Witajcie w mojej pysznej kuchni. Dzisiaj pokażę Wam, jak przygotować domowe batoniki truskawkowe Milky Way. Zapraszam do oglądania. Do przygotowania batoników będziemy potrzebować 2 trzecie szklanki wody, 2 trzecie szklanki syropu kukurydzianego lub płynnego miodu, 2 szklanki cukru, 2 białka, 1 szklankę suszonych truskawek, 0,5 łyżeczki soli oraz 3 łyżki mleka w proszku. Do garnka z grubym dnem wlewamy wodę, syrop kukurydziany lub miód oraz cukier. Jeśli chodzi o cukier, odkładamy 2 łyżeczki na bok, które będą nam potrzebne do zmiksowania razem z białkami. Garnek umieszczamy na małym ogniu i podgrzewamy do temperatury 120 stopni. W garnku umieszczamy termometr cukierniczy. Kiedy mikstura się podgrzewa, przygotowujemy pozostałe składniki. Najpierw musimy zblendować truskawki. Truskawki zblendowane. Przesypujemy je do innego pojemniczka i dosypujemy mleko w proszku. Całość mieszamy. Suche składniki dobrze połączone odkładamy na bok. Kiedy syrop cukrowy osiągnął temperaturę 80 stopni, zaczynamy ubijać białka. Białka wlewamy do miski. Dosypujemy 0,5 łyżeczki soli. Wsypujemy cukier i nadal miksujemy. Kiedy syrop cukrowy osiągnął temperaturę 125 stopni, od razu zdejmujemy z ognia i wlewamy małą stróżką do ubitych białek. Kiedy masa trochę zgęstniała, wsypujemy zblendowane truskawki z mlekiem i nadal miksujemy. Przygotowujemy formę kwadratową. Moja ma 16x16 cm i wypełniamy ją masą. Masa szybko gęstnieje, dlatego szybciutko musimy wyłożyć dno formy. Jeśli łyżka będzie się kleiła za bardzo do masy, możemy ją troszkę zwilżyć wodą. Przygotowaną masę truskawkową wkładamy do lodówki na pół godziny. Kiedy masa truskawkowa jest już dobrze schłodzona, bierzemy 200 g najlepiej gorzkiej czekolady, ale również może być mleczna, i rozpuszczamy ją w kąpieli wodnej. W tym celu do większego garnka wlewamy ciepłą wodę, wkładamy misk czekoladę i stawiamy na średnim ogniu, podgrzewając do momentu rozpuszczenia się czekolady. Gorącą czekoladę pozostawiamy do ostygnięcia. Kiedy czekolada przestygła, odkładamy ją na bok. Masę truskawkową wyjmujemy z lodówki i kroimy na prostokąty ciepłym nożem, uprzednio namoczonym w gorącej wodzie i wysuszonym.
Pokrojone truskawkowe batoniki wkładamy na 10 minut do zamrażalnika. Po 10 minutach przygotowujemy sobie papier do pieczenia, na który będziemy odkładać batoniki oraz wystudzoną czekoladę. I teraz każdy batonik zanurzamy w czekoladzie i odkładamy na papier. Tak przygotowane batoniki wkładamy do zamrażalnika na 5 minut. Pozostałą czekoladę przekładamy do woreczka cukierniczego i będziemy ją ozdabiać batoniki. I ponownie wkładamy na chwilę do zamrażalnika. Batoniki gotowe. Jeśli spodobał Wam się mój filmik, zostawcie proszę łapkę w górę oraz subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco z nowymi pysznymi przepisami. Bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmiku i do zobaczenia.